Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli. Jak widzicie, pudło otworzymy dzisiaj, import roślinny od Mateusza, czyli roślinna dżungla. Jak ktoś jeszcze jakimś cudem nie wie, kto to jest Mateusz, oczywiście linki będą w opisie na dole, co by się zapoznać, ale od razu ostrzegam, że zapoznanie włączy się po prostu z odwiecznym kupowaniem od niego roślin, co nie? Znaczy, wiecie, to są bardzo fajne roślinki, bardzo dobrej jakości roślinki, ale wiecie jak to jest, co nie? Jednak portfel to trochę odczuwa, ale jest warto, naprawdę jest warto. To jest bardzo duży karton. Zobaczmy go sobie w takim razie, jak on wygląda, czyli standardowo przejdźmy przez każdą paczkę. O, tutaj z tej strony, proszę bardzo, tutaj po bokach, proszę bardzo, jeden bok, drugi bok. O, proszę bardzo, karton w żaden sposób nie jest uszkodzony. No i tak, ustawię Was teraz tutaj boczkiem może. Będę otwierać karton tym razem razem z Wami, bo chcę Wam opowiedzieć, co ja odwaliłam, no nie? Bo jakby dla mnie dzień, a już w ogóle tydzień, bo bez odwalenia czegokolwiek, to jest, wiecie, tydzień stracony w ogóle, wiecie, nie? Marnowanie czasu. No i powiem Wam tak, dzień tygodnia, wtorek, co nie? Ja już tu staram się otworzyć ten karton. Dzień tygodnia, wtorek, wiecie, wróciłam od dziadka, no nie? Weszłam do domu, ja nie wiem, minęło od mojego wejścia do tego domu jakieś, ja wiem, 5 minut, 7 minut, no dosłownie parę minut, wiecie, to nie tak, że pół godziny, a parę minut, nie, nie, dosłownie minęło parę minut, dzwoni telefon, nie? Jakiś taki numer, którego w ogóle z niczym nie kojarzę, nie? Nie znam tego numeru, pierwszy raz widzę na oczy, myślę sobie, aha, jakiś klient do mnie dzwoni. No i wiecie, myślę sobie, nie odbieram, nie? Ja dopiero do domu weszłam, proszę dać mi spokój, nie? I wiecie, olewam ten telefon, co nie? No i wiecie, wzięłam się za robotę, tak, normalnie. W zamyśle oczywiście, wiecie, łażę, szukam, sprawdzam, szukam, wkładam ryja w rośliny, tak jak mówiłam w poniedziałek, tak wciąż to robię. Wiecie, staram się zobaczyć, co tam ciekawego się zmieniło w roślinkach od, że tak powiem, wczoraj, nie? Wiadomo, że nic, ale chodzę i szukam, wiecie, sprawdzam, chodzę, szukam. No i powiem Wam, że w końcu jakimś tam cudem, w końcu siadłam do komputera, wiecie, czytam maile, odpisuję na maile i tak dalej, co nie, oczywiście non stop wstaję, chodzę, sprawdzam, szukam, wkładam ryja, wiecie, w rośliny, bo przecież mogło się coś zmienić, prawda, a ja to muszę widzieć. I znowu dzwoni mi telefon, co nie, i znowu dzwoni ten sam numer, myślę sobie, kurde, a może to nie jest klient? Bo zdarzały mi się, wiecie, takie sytuacje w moim życiu, że normalnie klienci dzwonili na mój prywatny numer. A są tylko takie, wiecie, dwie możliwości, skąd oni ten numer mogli mieć. Myślę sobie, dobra, żaden mail nie wskazywał na to, że to jest, wiecie, jakiś klient, że coś się, wiecie, pali i tak dalej, jakaś salaczka czy coś, wiecie jak to jest, co nie? Mówię, odbiorę. I po drugiej stronie, wiecie, mówię, halo, słyszę Mateusza, myślę sobie, no ty głupia babo, nie? Mateusz, do Ciebie dzwonię, Ty szalona, nie odebrałaś. Drugi raz musiał dzwonić, no powiem Wam szczerze, że no taka pomroczność jasna w mojej głowie. Głupia sytuacja, oczywiście o tym Mateuszowi nie powiedziałam podczas rozmowy telefonicznej. Dowiaduje się on o tym teraz, bo domyślam się, że filmik sobie odpali, prawda, i obejrzy. No w każdym razie to nie było celowe, to nie było specjalne, wiecie, ja nie chciałam, prawda? Tosieńko, proszę Cię, nie próbuj teraz zeskakiwać. Ale Ty jesteś łobuz straszny, no. Wiecie, próbuję tutaj zeskoczyć, a tutaj nie ma jak, co nie? Bo połamie roślinki. No, więc generalnie to nie było celowe, ani zamierzone, tak? Bo ja, jak rozmawiamy z Mateuszem, to mailujemy ze sobą i to jest dla mnie jak najbardziej normalny środek komunikacji z ludźmi, mailowanie i wiecie, teraz już numer telefonu zapisany mam. Dobra, tutaj są jakieś karteluszki, chciałabym zobaczyć. Aha, okej. Proszę. Taka wizytóweczka, bardzo ładnie. I że rabaciki, bardzo ładnie. Co my tutaj dalej mamy? Aha, dalej mamy listę roślinek, które importowane były. Tak. To są wszystkie roślinki, które były w imporcie. I co mamy tutaj? O, paragonik, bardzo fajnie. Wszystko tutaj ceneczki. Bardzo fajnie i są też paszporciki jak najbardziej, ale nie będę Wam spoilerować, co zakupiłam, pokażę Wam na samym końcu paszporty, wiecie, żeby nie było, że ich nie ma, bo one są jak najbardziej, wszystko jest, wiecie, na legalu, ale nie będę Wam spoilerować, co kupiłam, no nie? No, więc tak, przegrzebmy się tutaj, skoro już mamy omówioną tą całą durnowatą moją historię, ale ja wiecznie coś takiego odwalam, wiecie? myślę sobie, o Jezu, jak to ślicznie wygląda, o Boże. Ach, no i przypominam Wam, że to są rośliny z importu. Także takimi roślinkami trzeba zajmować się troszeczkę inaczej. Dlatego ja mam dla nich przygotowany karton. Wszystkie... Karton. Jaki karton, kobieto, skup się. Pudełko mam. Takie, wiecie, przygotowane i wszystkie one sobie staną w tym kartoniku, co by miały cieplutko, wilgotniutko, wiecie, ładniutko. Jezu, jak ja się tutaj czuję, powiem Wam, jak w chmurach! Ale ekstra, jestem tak strasznie zajarana, ja tak strasznie czekałam na tą paczkę, o Boże. I już czuję, że wiecie, ja się nie nadaję do importów, nie? Bo to trzeba, wiecie, poczekać miesiąc, dwa, trzy, oje, a mnie zgina, wiecie, nie? Mnie po prostu zginę. Staram się tej waty, wiecie co, popozbywać. Gdzie się da, oczywiście tutaj Tośka, nie wiem czy to słychać, ale ona próbuje, wiecie, złapać. Próbuję złapać te puszki. Sprawdzę, co jest tutaj w tym, ale nie powinno być nic. Nie, nie ma nic, to odłożę na bok. Aha! Okej, dobra. Okej, dobra. Już czaję. O, zobaczcie, roślinki są poprzyczepiane w taki sposób tutaj do kartonika. Tutaj jest nawet jakaś taka tyczuszka. O, żeby wszystko było ten. No, powiem Wam, że to troszeczkę kłopotu może mi sprawić. Ale dobra, jakoś to ogarniemy. O, Jesus. Ach. Kurde blach. O, i Tosiek się pcha. Nie wiem, czy ją widać, czy nie widać. Co to są za chmurki? No. No także wiecie, to nie chodzi o to, o czym ja rozmawiałam z Mateuszem, tylko wiecie, o ten mój po prostu umysłowy zacisk w głowie. Nie odbieram, bo to klient, nie? I tak wiecie, nagle dostałam przebłysku świadomości, że to przecież wcale nie musiał być klient. Że to mógł być w ogóle ktokolwiek inny, nie? W ogóle odbierz ten telefon, kobieto. No, także cała ja. No co? O! Okej, mamy pierwszą roślinkę. Patrzcie, udało się. Udało się. Taka jestem. Śliczna taka. I tam Tosiek, widzicie Tośkę tam? Co robi? Dłubie? Excuse me cię bardzo. Co robisz? No jak graszka, no. W chmurach grzebie. Biedna moja malutka. Dobra. Wracamy do roślinki, no to jest glorek, gloriosum, zaraz Wam powiem dokładnie, co by nie spierdzielić nazwy, bo wiecie, ja jestem znana z tego, że nazwy to tam wiecie, nazwa to jest coś, co jest w ogóle niepotrzebne. Philodendron Glorious Veins i to jest, kochani, hybryda, czyli połączenie glorka z melano, no to jest coś po prostu niesamowitego, powiem Wam, takie... O, nie zdążyłam uchwycić, a przed chwilą na język... O! Nie jedz tego! Nie jedz! No powiem Wam, że przytaszczyłam to przeźroczyste pudełko, które będzie na roślinki. Wypakuję z całą tą chmurkę stąd, ze względu na to, że przecież ona to wszystko zeżre. Tak więc dajcie mi momencik, ja to wszystko stąd pozabieram i zaraz do Was wracam. Dobra, kochani, pozbyłam się całej tej chmurki, więc bardzo dobrze wyszło tego całe takie, wiecie, pudło przeźroczyste 15-litrowe i poszłam o krok do przodu, poodczepiałam te wszystkie roślinki, co by się tutaj z tym nie szarpać i odkryłam, bo wyciągnęłam tę roślinkę, bo jakby, wiecie, czegoś musiałam się pozbyć, żeby odczepiać następne. Patrzcie, na każdej mamy metkę, ja tak sobie myślę, co to za metka, no nie? O co chodzi? Tu jest B18 i patrzcie, tutaj na tej karteluszce jest spis, co jest czym, jakie to jest logiczne, jakie fajne rozwiązanie, co nie, zamiast gdzieś tam, wiecie, na doniczce coś pisać, co nie i tak dalej, wiecie, to może odpaść albo się zamazać czy coś, proszę bardzo. B18 to jest Hoya obovata variegata. Tak ona wygląda. Powiem Wam, że mam tutaj dwie hoje. Jedną kupiłam ze względu na wygląd, a drugą kupiłam ze względu na wygląd jej kwiatków. Tak, tak więc generalnie wiecie. Nie wiem, która to jest, bo nie pamiętam. Tyle czasu już minęło, ale wiecie, jakby obydwie te hoje mi się podobają, prawda? Także ta wygląda tak. Powiem Wam, że zacny kawał. Zacny kawał. Jeżeli chodzi o ceny, to później będziemy rozmawiać o cenach. Na razie po prostu to wszystko wypakujmy, to też przy okazji pozbędę się stąd tego kartonu, bo tam Tosiek oczywiście znowu wlazł i wiecie, Żydzi, gdzie jest moja chmurka, to może to zjem. Tosienieńko! Nie zjadaj! No jak to nie zjadaj? Jak nie zjadaj, Graszka, psiulwa. Gdzie ty łazisz w ogóle? Jeszcze teraz nie zjadaj. No, dobrze, także tak, gdzie łażę? Nieważne gdzie. Tutaj mamy kolejną hoję. O, udało się odczepić. O, to tą kupiłam ze względu na liście. No, patrzcie jakie. Śliczne są. I rozwiążemy sobie rebus razem. Co my tu mamy? B37, już bierzemy karteluszkę. Podoba mi się to. B37, Hoya macrophylla variegata. Tak. Taka właśnie. Śliczniutka. No powiem wam, że też jest zacna. Nie jest to, wiecie, taki malutki kawalusiek. No, no, oj, spodoba mi się. Dobra, no i tutaj, o Boże. Jak ja to zobaczyłam, to była pierwsza rzecz, jaką w ogóle, wiecie... moje otwieranie paczek, nie? Zawsze. Jak zawsze. O. O, Jesus, jaki ty jesteś duży! Tosienieńko, idźże już, dziewczyno. O, ja... O Boże, jaki duży! Ja się spodziewałam, że to będzie taki maluszek, taki kajtu... Keramzyt jeszcze skądś mi ukradła. No po prostu to jest niewiarygodne. Dziewczyno! Tosia! No keramzytku sobie wzięłam, no po co? Źle karmisz, Grażyna. Jak źle karmię? Keramzyt, lechuza, keramzyt, co ci nie pasuje? Chmurki byś dała. Tosienieńko, dzióbku mój malutki. Zobacz, już niewiele roślinek zostało, nie przedłużaj. No powiem wam, oczywiście, żeby nie było, rozwiążmy też zagadkę razem. A10, proszę. A10 to jest Anthurium Warocqueanum? Jakoś coś? No tam. Warocqueanum chyba. Nie wiem, jak to przeczytać. Ja nie wiem, nie, ale to jest to anthurium, które, wiecie, ma takie bardzo duże, długie, zielone liście, takie ładne, pożyłkowane i tak dalej. Cud, miód, po prostu i orzeszki. Jak zobaczyłam to anthurium, to od razu wiedziałam, że będzie moje. I było naprawdę spoko cenie. No wiecie, jest troszeczkę oklapło i tak dalej, ono jest z importu, nie ma co, wiecie, że tam pouszkadzane czy co, no proszę tak nie gadać, tak, to jest normalne, to jest naturalne, jak na importowane rośliny, one i tak wyglądają bosko, uwierzcie mi, one i tak wyglądają bosko. No ale jaki on jest duży, ja się spodziewałam, że to wiecie, dosłownie będą ze 3 listki i nara, nie? I ciesz się, i cieszyłabym się, żeby nie było, wow! Wow, po prostu wow, ile go tu jest. No ojs, dobra, idźmy dalej, o Boziu. No i tutaj mam coś. Nad czym się zastanawiałam, mówię, kurde, fajne to. Oczywiście nie odczepiłam tak jak trzeba, bo po co? No, puszczaj, dobra. O kurde blacha, ile liści. No, no jak ja mam to pokazać? Czekajcie, wiecie co? Zrobimy inaczej. Ja odłożę tutaj tego habazia, wyjmę jeszcze tego habazia i pozbędę się stąd tego kartonu, wiecie? Zrobimy to razem, żeby nie było w kartonie, już nic nie zostało. Zamyślam się, że zaraz to tam będzie Tosiek, nie? I teraz dzięki temu mamy miejsce, żeby tą roślinkę bardziej w całej okazałości zobaczyć. Chociaż i tak mi to nie wychodzi, może ja ją położę na chwilę i teraz to sobie zobaczymy. O, taka. No wow, to jest Alocasia coś tam mint, zaraz sprawdzimy. Ona wygląda faktycznie tak, jakby była pogryziona przez przędziorka, ja wiem, spokojnie, ona nie jest pogryziona przez przędziorka, ona po prostu tak wygląda. I ja ją sobie wzięłam, tak wiecie, na zasadzie właśnie trochę pół żartem, pół serio, bo żartowałam sobie z Jury, że ta Alocasia jest po prostu stworzona dla mnie, bo to jest idealna Alocasia. Ją będzie wpierdzielać przędziorek i nie będzie widać i wszyscy się będą zachwycać. Mówię, biorę. No ale zobaczcie, jak te liście wyglądają, jakie to jest fantastyczne. Ile tu się dzieje, oczywiście poza tym, że tu jest ta chmurka. Nie o chmurce mówię, chmurkę damy na bok. Ile tu się dzieje na tym listku. jakieś ciapeczki, jakieś kropeczki, jakieś coś. No tylko faktycznie będzie przesrane znaleźć na niej przędziorka. Challenge życia kolejny, nie? Jak nie mech, to teraz alokazja, która wygląda jak pogryziona. Ale pogryziona nie jest, naprawdę. Nie jest. Ona po prostu tak wygląda. Jak sobie w Google wpiszecie nazwę tej roślinki, to ona tam też tak wygląda. Także wiecie. No jestem zajarana i jaka ona jest ogromna, patrzcie no. Naprawdę bardzo duża. Dobra, co to był za numerek? B15. Rozwiążmy sobie quiz razem. B15. Nie ma. Jest B14, B16, koniec. Gdzie jest B15? Gdzie jest B15? Ej no. No, a tu, proszę bardzo, B15, Alocasia micholitziana Mint? Micholitziana? Nie wiem, jak to przeczytać. Micholitziana może, Mint. No, tak więc tak. To odstawiam na chwilę kamerę, muszę wam powiedzieć, bo zrobimy tak teraz. Odstawimy na chwilę tego Minta. I tutaj. To jest zagadka roku. Powiem wam. To jest z roślicha, która jest po prostu pod nazwą mint, pink. Pink, przepraszam. Ja jestem już, wiecie, ja jestem wzrokiem tu i w ogóle, wiecie, głową wciąż tu. Tak, to jest z roślicha, która nie wiadomo czym jest, bo ona w pewien sposób przypomina, jak widzicie, jakiegoś pink spota. Kolorem, jak widzicie, jest taka mocno zbliżona do jakiegoś milka, tak? I jakby nie wiadomo czym jest. I jakby też Mateusz nie bardzo mógł się dowiedzieć ze źródła, że tak powiem, czym to jest. Po prostu to zostało nazwane pink i tak dalej. Mówię, no kurde, ciekawostka, bardzo. Bardzo ciekawostka. Nie byłam, wiecie, zbyt mocno zainteresowana tą roślinką, bo podczas, wiecie, rozmów z Mateuszem wyszło na to, że pierwsze zdjęcia, które zostały mu wysłane, nie do końca odpowiadają stanowi, który później pokazali, tak? Więc ja tak mówię, tak jednak trochę to słabo wygląda, te pierwsze zdjęcia, które wysłali, to był sztos, tak? A te drugie to tak, wiecie, No i po to właśnie do mnie dzwonił Mateusz, że on jednak, wiecie, zamówił kilka sztuk. On wiedział, że jest kilka takich frików z roślichowych, w tym ja właśnie, prawda? I mówi, że wygląda ona fajnie i cudownie, co nie? I czy dorzucić mi to do paczki? Ja mówię, dorzucaj. Dorzucaj, ja po prostu dopłacę, ja ci wierzę. Jak ty mi mówisz, że wygląda ona ciekawie, to ja jestem ciekawa, no nie? No i faktycznie wygląda ciekawie. Faktycznie wygląda ciekawie, nawet jeżeli to miałby być, wiecie, po prostu pink spot w jakimś takim troszeczkę innym wybarwieniu, to też super, bo ten mój pink spot z hopa, co go mam, to w ogóle generalnie on robi out. W najbliższym możliwym czasie on po prostu robi out, ja go nie chcę, bo to on wygląda strasznie źle. Strasznie źle, więc bardzo miło mi będzie, wiecie, czymś sobie tą lukę zapełnić, prawda? Także zobaczcie, jak to wygląda. Te starsze listki ciemnieją. Tak bardzo miętowo, tak? A tutaj z kolei mamy takie jasne. No bardzo interesująca roślinka. Bardzo mnie, że tak powiem, ona, wiecie, kusi, tak? I gdzie ona tutaj by była? Aha, i ona by była tutaj na samym dole jako B41, czyli po prostu pink, tak? Po prostu pink, bo jakby mówię, nie znamy nazwy. Chyba że wy się domyślacie, czym to może być. Co to za mutacja genetyczna tu powstała, czym to jest, to się chętnie od was dowiem. Poukładałam roślinki, jakoś to tam w miarę w kadrze widać i teraz będziemy rozmawiać o cenach. Kochani, ja dostałam prezent od Mateusza, dostałam kodzik na 170 zł, no nie będę tego ukrywać, ale ze względu na to, że dostałam ten kodzik, to jakby cały mój paragon, z którego właśnie tutaj z drugiej strony ukrywają się właśnie paszporty, o, żeby nie było, wszystko jest, to ceny są jakby zmniejszone, więc ja nie będę korzystać z paragonu, tylko po prostu, wiecie, ze zdjęcia, które sobie zrobiłam, wiecie, z maila, z zamówienia, prawda? Więc tak, ta z rośliszka pink, czymkolwiek ona jest, ten po prostu pink, ona kosztowała 40 zł. Tak, tutaj dalej mamy Anthurium, tutaj stoi, prawda? Warocqueanum chyba. Warocqueanum, nie wiem, napiszcie mi, jak to się czyta, ja będę wtedy zachwycona, jak wy mi powiecie, szczególnie, że jak najbardziej ten antek będzie w Growboxie, więc co poniedziałek albo będziemy mieli katusze, albo wy mi powiecie, jak on się nazywa, albo ja sobie sama na niego jakąś nazwę wymyślę, nie? A potem pół świata nie będzie wiedziało, o co chodzi. Ten Antek był w cenie 180 zł. Czajcie to? Ja go aż wezmę jeszcze raz w rękę. Tylko chciałabym go dosięgnąć. Oczywiście to jest wszystko mega daleko. O! 180 zł. No wow, po prostu cena jest kosmiczna za niego. Cena jest kosmiczna. Znaczy wiecie, ja rozumiem, że za tam 240, 260 i tak dalej można kupić, wiecie, dwa długie liście. No ale hello, ja nie chcę mieć dwóch długich liści, tylko ja wolę zacząć właśnie co nie? Wolę wydać 180 i mieć mniejszą roślinkę, a ona wcale, że tak powiem, kurde blacha. No już to cena kosmiczna. Faktycznie Mateusz miał rację, że dorwał faktycznie fajną cenę. No, jestem zachwycona. O kurde. Dobra, odstawiamy. Dobra, stoi. Okej, idźmy dalej w takim razie. Co tutaj dalej mam na liście? Aha, dalej na liście jest Philodendron Glorious Veins, tak? Czyli tutaj ten. Tutaj ten. No, powiem wam, też nie jest taki malutki, prawda? Spodziewałam się takiego małego kajtka, niczym jak ten glorek, którego mam obecnie w boksie, co nie? Czyli takie, wiecie, eciepecie, takie nie wiadomo nic, co się, wiecie, na dłoni wam mieści. Tego się spodziewałam. Natomiast tu, no, jestem w szoku. Jestem w szoku. I zobaczcie, jaka to jest łodyga. Kurde, no. Rewelacja, po prostu rewelacja. I ten glorek, który, przypominam, jest połączeniem glorka i melano, więc jakby wow. Bo melano, przypominam, ten w Growboxie, no to jest po prostu melodramat, nie? I wszyscy z niego po prostu walimy bekę, bo on tak wygląda. Więc mam szczerą nadzieję, że połączenie glorka z melano da mi w końcu, wiecie, zaspokojenie mojej duszy. I on kosztował 45 zł. 45 zł! Wow, no co prawda trzeba było chwilę na niego poczekać, no nie, ale no kurde. Warto było, warto było. Dobrze, następnie mam... która to będzie hojka? B37. I teraz znowu karteczka. B37 to jest Hoya macrophylla variegata i ona kosztowała 80 zł. Tak, ona kosztowała 80 zł. No powiem wam szczerze, że tak wiecie... To jest bardziej kolekcjonerska hoja, co nie? Ja jeszcze nie czuję się takim, wiecie, nie wiadomo jakim wyjadaczem hojowym, więc jakby według mnie ta cena jest okej. Co nie? Jakby wiecie, nie mam rozeznania w temacie. Tak więc wasze zdanie jak najbardziej może być inne, ale jakby ja nie czuję, że przepłaciłam, co nie? Bo jakby ja nie widuję tej hoi jakoś za bardzo na Facebookach. Ale to też może wynikać z tego, że wiecie, nie łażę i nie szukam, nie? Nie wkładam ryja w te rośliny, jak codziennie, jak wracam od dziadka w tym tygodniu, no nie? Dobrze. I zostało nam B18. Zróbmy jeszcze raz quiza. Hoya obovata variegata. Ją właśnie kupiłam ze względu... Czy ja właśnie nie popełniłam błędu jakiegoś? Hoya obovata variegata. Okej. Hoya obovata variegata kosztowała 80 zł. Ta tutaj. A Hoya macrophylla albomarginata, czyli ta, kosztowała 4 dychy. Nie wiem, czy ja przypadkiem, wiecie, nie pomyliłam sobie cen, patrząc po prostu tak szybko na listę. Więc tak, tutaj mamy albomarginata za 4 dyszki, a tutaj mamy obovata variegata za 8 dyszek. No i powtarzam wciąż to samo, tak? Czy ta cena jest ok? Według mnie tak. Ja jakby nie czuję, że przepłaciłam, jestem zadowolona z, wiecie, z wielkości tych roślinek, co nie? I w ogóle z jakości, kurde blacha, z zapakowania samego. Jak to pięknie w ogóle. I wiecie, i jak na rośliny z importu, które leciały samolotem z jakiegoś tam, wiecie, Pścimia Dolnego, pewnie w jakiejś tam Tajlandii podrzędnej, 80 km, wiecie, od jakiejś cywilizacji, nie? Tak sobie to wyobrażam. No to kurde, one wyglądają bardzo ładnie. Nie są jakieś tam, wiecie, pożympolone, nie wiadomo jak, pousychane, poplamione, czy tam, wiecie, podarte. Tak wiecie, no kurde, no patrzcie, no. No sami zobaczcie. No to nie wygląda, wiecie, na jak tam, wiecie, psu z gardła wyjęte, co nie? Jak to czasem możemy w internecie widzieć, jak te roślinki z importu wyglądają, tak wiecie, naprawdę źle, prawda? Naprawdę źle. Tylko wiecie co, ja teraz zachodzę w głowę, bo tak, ja byłam święcie przekonana, że ta Alocasia Mint to będzie taka malutka alokazja, taki wiecie, bejbuś, co nie? I tak, ja wiem, że ona kosztowała 110 zł, ja wiem. Aha, najważniejsze, kochani, za te wszystkie roślinki, po oczywiście odjęciu tego kodu rabatowego, który dostałam od Mateusza, zapłaciłam za całą tą resztę, prawda, poza kodem, 279 zł i 51 groszy. Tu Wam jeszcze pokażę, żeby nie było. Zasłaniam swoje dane też, żeby nie było. Tu jest paragonik, bardzo proszę, czyli wiecie, no z każdej po prostu roślinki została odjęta kwota, prawda? Tutaj jeszcze zapewne wszedł ten rabacik. Szczerze mówiąc nie wiem, ale chodź tu karteczka. Zapewne jeszcze wszedł tego typu rabacik, prawda? Co też jest zresztą bardzo fajne. No, także wiecie, także żeby nie było, wszystko jest uczciwie, pokazuję jeszcze raz paszporty, jak najbardziej do wszystkich roślinek są. No i tak wiecie, patrzę, przyglądam się, no naprawdę jestem zachwycona, tylko kurde, w co ja teraz włożę tą alokazję? Bo jakby spodziewałam się czegoś dużo mniejszego i wiecie, nie o to chodzi, że jestem zawiedziona, że to jest takie duże, za 110 zł, tak, jakby... Tylko wiecie, spodziewałam się, że za te 110 zł ja serio otrzymam taką, wiecie, malutką jakąś alokazję, takie alokazjontko, nie? A to jest, kurde, ogromniaste, w co ja to włożę? Ej, ja nie mam takiego pudła. Chyba trzeba będzie specjalne pudło wykombinować dla samej tej alokazji. No chyba tak. Chyba tak. Bo reszta powinna się zmieścić jak najbardziej. No i wiecie, w Growboxie już mamy takie pudło przeźroczyste, ale jakby nie chcę do tamtego pudła coś dokładać. Chciałabym, żeby te roślinki z importu były, wiecie, same w jednym pudełku. No bo to Mateusz się stara. Ja wiem, że on się stara, ale wiecie, zawsze jakieś szkodniki mogły się tu ukryć i tak dalej. Wiecie jak to jest? To są roślinki z importu, tak? Mateusz ich nie doglądał nie wiadomo jak długo, szczególnie, że... on odebrał z cargo w Warszawie te rośliny we wtorek, tak? We wtorek do mnie dzwonił 2 razy, bo nie odebrałam. Taka jestem. Mądra. A dziś, kiedy ja to nagrywam, jest środa. Nawet wcześniej z tej okazji wyszłam od dziadka, mówię, jest paka, nie? Dzwonię do Pawła. Paweł, jedź po mnie, błagam Cię, jedź po mnie, paczka jest w ogóle. Trzeba nagrać, otworzyć i bla, 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 nie? A Paweł, dobra, już jadę. No, także wiecie, specjalnie wyszłam wcześniej od dziadka i dzisiaj jest dzień tygodnia, środa, a wy to będziecie oglądać jutro, czyli dziś, czyli w czwartek, prawda? No, także wiecie, Mateusz nie miał czasu doglądać tych roślinek, wiecie, sprawdzać, nie wiadomo jak, wiecie, przejrzał po prostu jakościowo, jak one wyglądają, tak się domyślam, że tak zrobił, bo jakby, kurde, ja tu nie mogę powiedzieć złego słowa, co nie? Jest naprawdę elegancko. I cały czas podkreślam, to są roślinki z importu, to nie są roślinki, które stały u Mateusza na regale i on mi je zapakował i wysłał, tylko wiecie, z paczki do paczki. No i tak wyglądają importy, prawda? Tutaj nie było żadnej aklimatyzacji i tak dalej, aklimatyzować sobie będziemy to sami. Po to mi właśnie jest przeźroczyste pudło z pepką, w którym teraz jest cała masa wypchana po brzegi chmurką. Wam pokażę, już nawet po to sięgam. O. Całe. Dosłownie. Zresztą powiem Wam, bardzo mi się podoba ten sposób zapakowania. W tą chmurkę. Tu się też nic nie miało jak pouszkadzać. Co nie? I też nie musiał się bawić w jakieś tam owijanki, nie wiadomo jakie. Po prostu napchał tej chmurki wszędzie i już. I to się trzyma. Jak elegancko, jak sprytnie po prostu. No, kto by pomyślał, nie? Ja na pewno nie, by nienawidzę pakować. Ani prezentów, ani paczek, ani niczego takiego. No, dobrze kochani, będziemy kończyć, bo ja czuję, że wiecie, że muszę się wtopić w te roślinki, porozpakowywać je, wiecie, dokładnie i tak dalej. Poumywam im listki, żeby, wiecie, mieć potem jakby... możliwość zauważenia w razie co szkodnika, bo różnie bywa. Ja nie mówię, że on będzie, ale wiecie, ja chcę świadomie do tego podejść, prawda? Także poumywam listki, wiecie, powkładam w ten karton i tak dalej. W karton, w jaki karton? W te pudło przeźroczyste z plastiku. No i będę sobie obserwować, oczywiście razem z Wami, większość, bo jeszcze mówię, nie wiem co zrobię z tą alokazją, w co ją wsadzić, jeszcze nie wiem, ale przynajmniej większość będziemy oglądać w poniedziałku w Growboxie, na który już Was teraz zapraszam. tak? Czy coś jeszcze mam do dodania poza tym, że jestem zachwycona, zajarana i w ogóle och i ach i warto było czekać? Chyba nie. Chyba nie. O Boże, ale się jaram. Tak bardzo czekałam na tą paczkę. Jesus. I wiecie co? Naprawdę, kurde, ja co tydzień sprawdzałam, co się zmienia w statusie realizacji zamówienia. Nie? I wiadomo, że nic, bo przecież to musi potrwać, tak? Oni muszą to skompletować, zapakować i tak dalej. I wiadomo było, że to będzie się działo, wiecie, jakoś tam w lipcu, nie? Ale nie, ja i tak to sprawdzałam co tydzień. Może coś się zmieniło? Ej, może już? No oczywiście, że nie, co nie? No ale strasznie wyczekiwałam tej paczki, strasznie jestem zachwycona. Cudo. Nic, kochani, ja się już teraz pojaram sama ze sobą, sama do siebie. Koniec tego bleblania. Zachwycona jestem i polecam. I następny preorder, jak jakiś będzie, to też postaram się wziąć w nim udział. Oczywiście o ile będzie tam coś, co ja bym chciała mieć, prawda? No, jak na razie tutaj mam to, co chciałam. Zobaczymy, co z ciebie będzie. Jestem tobą niezwykle zainteresowana, co ty jesteś i w ogóle, co to z ciebie będzie. Ciekawostka. No, dobrze kochani, więc życzę wam bardzo, bardzo, bardzo miłego, udanego, sympatycznego, wakacyjnego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek w Growboxie. Pa!